Dzień dobry moi kochani, vlogmas numer 2. Witam się z wami w kolejnym filmie. Jestem taka zaspana, że normalnie cały czas ziewam. Także pozapalałam trochę światło, bo no, jest szaro za oknem. Dosyć tak pochmurno, deszczowo. No i zaczynam nowy film z wami. Nagrywam się bezpośrednio przy samym oknie, także jak ktoś z sąsiadów naprzeciwko zajrzy, to co pomyśli, co ta baba gada sama do siebie. Niemniej mam tutaj już puszczone na telewizorze świąteczne piosenki, jakieś takie właśnie kominek, coś z choinką. I tam w ogóle możecie w tle zobaczyć moją choineczkę, którą na poprzednim vlogmasie wam pokazywałam. O, tu. Jeszcze jest nieubrana. No bo czekam po prostu bardziej na rozwój tego grudnia, żeby ją po prostu zrobić. Nie mam pomadki na ustach, powinnam nałożyć. Dzisiaj też będziemy robić sobie razem paznokcie. Paznokcie na po prostu nowe, bo już trzeba. Będę też ścieliła łóżko, bo straszny tam się zrobił Saigon. Także kładę was gdzieś i pościelimy sobie razem łóżko. Jeszcze zanim sobie pościelimy, to chciałam wam pokazać, jaka pogoda jest. No naprawdę, jest dzisiaj bardzo szaro. Wszyscy ostatnio mówili na Instagramie, pokazywali, że pełno śniegu i tak dalej, a ja powiem wam, a ani krztyny u mnie nic, nie? Tylko takie szare niebo, także... No jeszcze muszę poczekać. Być może w końcu u mnie popada i będę mogła się tym pochwalić wam. Ale widziałam ostatnio fajnego mema, czy coś, że... po co ludzie wrzucają właśnie informacje o śniegu, skoro inni mają okna, czy coś takiego. No wrzucałam wam na Instagrama, że mega się z tego śmiałam. Dobra kochani, kładę was i ścielimy łóżko. Także łóżeczko pościelone, pościel zebrana, a to co widzicie w tle, no to niestety... Boże, zsapałam się. To niestety są jeszcze tutaj kartony przykryte po prostu pościelą. Niestety, po prostu wkurza mnie, bo psuje mi tak naprawdę to cały wygląd salonu. Ale już szafka jest zamówiona i po prostu tych kartonów nie będzie, a te poduszki po prostu wtedy albo sobie schowam do łóżka, albo sobie tutaj je dam. Jezu, ale się zsapałam, kurde. Normalnie kondycja, nie wiem gdzie jest, leży na podłodze. I po prostu wtedy zrobi się tu ładne takie miejsce, tu się da ozdoby świąteczne i będzie to inaczej wyglądało, bo na razie to wygląda jak jeden wielki chaos, powiem szczerze. W każdym razie, co wam chciałam powiedzieć, że ten karton, co tam jest, to powiem wam, że z nim się też wiąże historia, ponieważ okazało się, że tu w tej ścianie jest normalnie dziura, z której wystają kable, które po prostu... są takie na wierzchu, bo po prostu ta właścicielka, nie wiem co ona tu robiła, czekajcie, bo ostrość tracę, nie wiem co ona tu robiła, czy to był wcześniej telewizor, czy cokolwiek, czy jakieś podłączenia, nie wiem czegokolwiek, ale tam normalnie są kable na wierzchu i stwierdziłam, że to przykryję, bo gdzieś tam w nocy jak się obrócę i nie daj Boże dotknę, no to tragedia gotowa, także będę ją po prostu... namawiać do tego, żeby jakąś zaślepkę zamówiła, no bo to po prostu, to jest jakiś absurd, nie? Ale w tym mieszkaniu absurdów to mamy już od groma, także no na razie jest tak. Być może kupię jakieś poduszeczki, które to zakryją, ale no póki co no musi tak być. Przyszłam tutaj, kochani, do światła trochę, bo już się ściemniło. Jest godzina przed 15. No i co? No i siadam do stołu i po prostu będziemy sobie otwierać kalendarze. No dobra, kochani, jestem. Otwieram te kalendarze, bo to już czas. Także zaczynam. Czekoladki. Powiem wam, zsapałam się. Gdzie jest dwójka? Gdzie jest dwójka? Szukamy dwójki. Ja na razie nie widzę. Chyba tu na dole jest, dobra. To otwieramy tą na dole. Widzicie chyba mnie? Tak, chyba mnie widzicie. Powiem wam, pogoda, no nie chcę się poprawić. No ale co? Co zrobić? I dzisiaj mamy choinkę.
Także taka ładna choineczka z bombkami. Herbatka. To jest zielona. Dzisiaj w okienku jest coś napisane. This is always time for tea. Czyli to jest zawsze jest czas na herbatę. Tu jest napisane w tym okienku. Także powiem wam, mega, naprawdę mega. Po prostu zrobili. Ulepszyli totalnie ten kalendarz, także mega kreatywnie. No i dzisiaj, o, tego nie było. Z tyłu też jest system parzenia. Na tej poprzedniej, ciekawe, też było. I tutaj jest blueberry and lime i to jest jagoda i limonka. Tylko nie wiem, jaka herbata to jest. Bo nie jest napisane, czekajcie. Czy tu jest napisane, jaka to jest herbata? Nie. No bo owocowa po prostu. Także jagoda i limonka dzisiaj w kalendarzu. No i jest napisane, parzysz 6-8 minut. Także powiem wam naprawdę. Postarali się, chwali się to. No i kalendarz mentalny. I losujemy, losujemy. Dzisiaj pytanko. O kurde, dwa się wzięły. O, dobra. I mamy, słuchajcie, takie pytanie. Czy potrafisz opisać człowieka, którego uważasz za gorszego od siebie? No, powiem wam, że pytanie jest dosyć mocne i trochę kontrowersyjne. I powiem wam szczerze, że nie wiem, opisać człowieka, którego uważasz gorszego od siebie. No na pewno gorszy ode mnie jest taki, który robi złe rzeczy. Że w sensie, nie wiem, jak kradnie, czy robi ludziom krzywdę, czy coś. To ten człowiek jest gorszy ode mnie. Na pewno, ale powiem wam, że pytanie jest ciężkie. Człowieka gorszego ode mnie. No na pewno człowiek bez empatii, bez miłości, bez potrzeby przyjaźnienia się z kimś. To na pewno jest człowiek gorszy ode mnie, także napiszę w komentarzu, jak według was, jaka powinna być odpowiedź na to pytanie. Jaki według was jest człowiek, którego uważacie za gorszego od siebie, także takie pytanie, powiem wam dzisiaj, kontrowersyjne troszkę, nie powiem. No hej, zanim leci kolejny kawał, dajcie kciuka w górę i zostawcie komentarz pod filmem. Zaczynamy. Kasia dostał pod choinkę kolejkę. Zabrał ją do pokoju i się bawi. Nagle słyszy z pokoju syna. Stacja, kopi doły, wsiadać, wsiadać. Tata biegnie do pokoju Jasia i mówi nagle przez następną godzinę usłyszę chociaż jedno brzydkie słowo, to zabiorę ci kolejkę. Tata wraca do pokoju, a u Jasia cisza. Cisza przez 15 minut, przez 20 minut, przez pół godziny. Cisza przez 59 minut, a tu nagle z pokoju Jasia. Wsiadać, wsiadać, szybciej, bo przez tego hotspota mamy godzinę opóźnienia. Pokazuję wam, już zrobiłam wam zdjęcia na Instagramie parę dni temu, że kupiłam takie naczynia w Action i to jest, słuchajcie, czy to można w zmywarce? Chyba można w zmywarce, można w mikrofalówce i do piekarnika nawet można to wsadzić. No nie wierzę. 16 na 20 cm. Czekajcie, czy tu coś po polsku pisze? Save adres. Zobaczcie sobie te znaczki tu na dole. Nie wiem, czy to wyostrzy. Tak jakby można było. Niemniej właśnie to jest taka choinka i ona ma złoty taki rancik. Nie wiem, czy go widzicie. No mam nadzieję, że widzicie. I jeszcze nie wiem, jakie przeznaczenie będę miała na to naczynie. Ale po prostu mi się spodobało, jest związane ze świętami, więc kupiłam i kosztowało, o Jezu, żeby was nie skłamać teraz, może 8 zł, coś takiego. I druga to jest gwiazdka, tutaj mi się nie do końca zerwała metka, także wam nie powiem, czy można to mieć w zmywarce, ale podejrzewam, że one są z tego samego materiału, więc raczej tak, ale jeszcze sprawdźcie. No i też jest w kolorze białym, takim no to jest taka porcelana. I ma po prostu taki złoty rancik na brzegach, także może będzie na jakieś cukierki. Możecie mi napisać, co byście tu wsadzili.
Ewentualnie myślałam, że może takie jakieś czekoladowe monety, czy Mikołaje, czy coś. Nie wiem jeszcze. No i kochani, przechodzimy do laptopa. Postawię was gdzieś bardziej stabilnie i pokażę wam, jaki komputer sobie kupiłam. I od razu na wstępie wam powiem, że wam go nie polecam. I też chcę was przestrzec przed czymś, jeśli tego nie wiedzieliście, bo ja na przykład tego nie wiedziałam i trochę się nacięłam, także stawiam was stabilnie i po prostu pogadamy sobie o komputerze. Dobra, kochani, nie mam tu najbardziej korzystnego światła, bo już dzienne się schowało. No a górne mam, no mam tylko nad sobą tą lampę, więc no może nie wyglądać to dobrze, ale już przechodzę do rzeczy. Moi drodzy, pokazuję wam laptopa, mam tutaj schowanego w takim białym, jakby białej takiej osłonce. I powiem wam, że to jest, poczekajcie, wezmę sobie karton i wam powiem, jaki to jest model. Sorry za hałasy w tle, ale jedzie akurat pociąg, więc może być trochę głośno, bo mam w kuchni otwarte okno. Asus E410M i słuchajcie, on wygląda tak. I powiem wam, że na początku, wiecie, jak go wyjęłam, no to mówię, wow, jak to się mieni, nie wiem, czy to zobaczycie. Ale tutaj są takie, jakby nadruk jest i on się tak troszkę na różowo mieni. Nie wiem, czy kamera to odda. Ten poblask taki różowy, mówię, wow, nie? Ładny. Wizualnie ogólnie jest wykonany bardzo ładnie. Wszystko jest, wiecie, no jak należy. Taki porządny plastik, naprawdę wytrzymały. Pokażę wam jeszcze w środku. Tutaj w środku też była ta wiecie, ta przekładka na klawiaturę, żeby się nie odbijała na ekranie. No i tak się prezentuje ten komputer w środku. Zresztą odpalała, bo po prostu będę montowała Vlogmasa i tutaj na klawiaturze macie przesunięte po prostu te cyfry, bo żeby się po prostu szerokość klawiatury zmniejszyła. No, także tak się prezentuje, no bardzo ładnie, wizualnie, nie mam tutaj nic jakby do przyczepienia się, bo naprawdę wykonanie z zewnątrz jest perfekcja. Ale, słuchajcie, ja wiem po prostu, że ja powinnam może to czytać dokładniej, ale bardzo długo nie kupowałam żadnego komputera. Bardzo długo po prostu korzystałam z jednego, który miał dużo starszy system Windowsa. No i po prostu gdzieś tam zawsze myślałam, że że po prostu to jest niezmienne, że macie ten pasek startu. No i po prostu, że tam, wiecie, jest mój komputer, pasek zadań, menadżer zadań, tak, że po prostu wszystko jest, wiecie, na tym pasku zadań na dole, rozwija się ze startu i tam możecie sobie wszystko robić. I wszystkie są podstawowe programy i tak dalej. Tutaj niestety to jest system Windows 11S i ta literka S niech będzie dla was kluczową, jeśli planujecie zakup jakiegoś laptopa, bo się okazuje, że ten Windows, co ma S, to jest po prostu taki niewypał, że on nie ma nic wspólnego z tym funkcjonowaniem komputera, który jest normalnie, tylko po prostu tak jakby Microsoft się zamyka na wszystkie aplikacje z Google i na obsługiwanie w ogóle Google Chrome, tylko jest zamknięty w aplikacjach z Microsoftu, czyli tak naprawdę bym nie mogła na YouTubie korzystać, nie mogłabym na Google korzystać i tak dalej. Po prostu totalnie komputer, jak został odpalony, to totalnie nie byłam w stanie po prostu korzystać z tych wszystkich rzeczy, które są w Google. Także się załamałam i mówię, ja pierdzielę, a ja po prostu specjalnie czekałam na Black Friday, bo jak się na początku, jak już było te Black Week i tak dalej, że się ta data zbliżała, to już ten komputer kosztował 1400 zł. No to mówię, no już taka dobra cena, żeby po prostu sobie zakupić. Patrzyłam też, czy ma czytnik kart, niestety nie miał, teraz zauważyłam, że te laptopy nie mają czytnika kart i kupiłam sobie osobno takie urządzenie właśnie, które się tutaj wsadza kartę i normalnie ono działa, wszystko przesyła dane z karty, także jestem z tego zadowolona
I polecam wam, jeśli szukacie czegoś takiego, to jest firma Unitech. To jest oczywiście, to nie jest reklama, to są, wszystko to są rzeczy zakupione przeze mnie. No wiecie, teraz trzeba to mówić, więc nikt mi nie zapłacił, tylko po prostu sama sobie to kupiłam. Że trzeba po prostu patrzeć, bo te wszystkie Windowsy, co mają S, no to niestety tylko obsługują Microsofta rzeczy i odcinają was od normalnego takiego funkcjonowania. Ogólnie z komputera jestem zadowolona, z tego względu, że teraz po tych moich tutaj zmianach to działa, ale nie mogę wam polecić, no nie mogę po prostu, bo to jest po prostu tyle stresu, tyle nerwów, żeby to wszystko po prostu poustawiać, że ja siedziałam prawie 4 godziny, żeby go doprowadzić do ładu. Tutaj jest ładowarka, wygląda po prostu jak ładowarka do telefonu, a tak naprawdę jest do komputera. I aha, no i finalnie kupiłam go za 999 zł, bo w ogóle jak już była noc, ten czarny piątek, no to mówię, wejdę sobie, sprawdzę i może kupię tego laptopa. No i się okazało, że z 1399 spadł na 999, to już mówię, biorę, bo takiej kwoty za laptopa nie dostanę po prostu nigdzie, ale już wiem, dlaczego ta cena po prostu spadła, bo oni się wyzbywają komputerów, które mają ten zamknięty system. Także kochani, mam nadzieję, że jakoś to będzie działało, że jakoś te vlogmasy będę dla was przesyłać. Wczoraj wrzuciłam testowo intro, wszystko się przesłało na YouTube, także się fajnie udało. No ale ile nerwów to mnie zjadło, to moje. No i co kochani, ja tymczasowo się rozłączam i zaczynam montować. Mam nadzieję, że ten drugi vlogmas się wam podobał. Ściskam was ciepło, do następnego, pa pa!